rozpoczynamy studium słowa nasze. Będziemy sobie dalej przyglądać się Ewangelii Jana, 14 rozdział, od 16 wersetu. Ja mówię tak, ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. I ludzie, jak czyta ten tekst o Pocieszycielu, to jest pierwsza taka myśl, którą mają, że Duch Święty to jest postać, która przyjdzie i pocieszy ich na zasadach takich, że jest im smutno, a ta postać ich w jakiś sposób podniesie na duchu, rozweseli między nimi. Powie im, że będzie lepiej, poklepie po ramieniu może. A tu jest napisane, że poszlę wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy. Takiego wam poszlę Pocieszyciela. Tego Pocieszyciela niekoniecznie ludzie chcą w ogóle przyjąć, bo kiedy przychodzi trudność, to ludzie przychodzą do Boga i oczekują, znaczy trudność, nawet kiedy jest pewnego rodzaju opresja, czy też nacisk na życie, kiedy jest źle w życiu, kiedy się sypie wszystko, prawda? To przychodzą ludzie i oczekują od tego Boga jakiejś formy, takiej enigmatycznej formy właśnie podniesienia. Nie rozumiejąc, że Duch Święty pociesza człowieka tylko w jeden sposób. Reszta jest wymyślona przez duszę. Ludziom się wydaje, że Duch Święty gdzieś działa w nich, bo na przykład mówią, o, przyszedłem do Boga i Duch Święty mnie tak właśnie pocieszył, przytulił, dał mi taką, stworzył mi taką atmosferę w środku ciepła wewnętrznego, radości i tak dalej. To wszystko jest produkcja duszy. W ogóle musicie też wiedzieć o umyśle człowieka. W ogóle umysł człowieka jest tak ogromny, tak obszerny i tak w ogóle w pewnym sensie samodzielny, że gdyby tylko człowiek był zechciał go używać od początku do końca tak jak może, to nie miałbym masy problemów. My jesteśmy trochę jak perpetuum mobile w naszym umyśle. My możemy w zasadzie na poziomie naszego umysłu zmienić cały system emocjonalny, który w danej chwili na nas naciska. I do tego niepotrzebny jest Duch Święty. Dlaczego? No bo to robią ludzie w świecie. Więc oni nie mają Ducha Świętego, który ich pociesza. A bardzo ładnie przechodzą różnego rodzaju problemy emocjonalne i wychodzą z tych problemów emocjonalnych. Ale kiedy my mówimy o działaniu Ducha Świętego jako Pocieszyciela, to jest pocieszenie poprzez wprowadzenie człowieka w prawdę jakąś. I pociągnięcie człowieka do tego, aby tą prawdę przekuł na środowisko szczęścia dla siebie samego. On tak pociesza. To jest pocieszenie Ducha Świętego. I o tym Duchu Świętym mówi Bóg. Do takiego Ducha Świętego wam dam. To taki będzie Duch Święty. To nie będzie Duch Święty, który będzie lekarstwem przeciwbólowym dla twojej psychiki. To nie będzie taki Duch Święty. To będzie Duch Święty, który wprowadzi cię w prawdę. To będzie Duch Prawdy. I ta prawda czasami jest dołująca dla człowieka. Jeżeli mówi, no piękne mi pocieszenie, ja tutaj konam, a dowiaduję się, że jest powód, dla którego konam. Do tej pory myślałem, że konam, bo diabeł jest niedobry i mnie zaatakował. Teraz się dowiedziałem, że konam dlatego, że funkcjonuje w jakimś wypaczeniu. Mówię, tak, ależ mnie pocieszyłeś. To do tej pory przynajmniej mogłem diabła obwinić,
Teraz już nie mogę diabła obwinić, muszę sam siebie obwinić. Prawda? Ale to jest pocieszenie Ducha Świętego. Bo poznanie prawdy wyswobadza człowieka i prowadzi do kompleksowego podniesienia, równa się pocieszeniu. Można być pocieszonym na chwilę. Na przykład ktoś jest w złym nastroju, pójdzie, nawącha się i jest w lepszym nastroju. Ktoś jest w złym nastroju, pójdzie, wypije 0,75 wódki, jest w lepszym nastroju. Tak? No i to rzeczywiście jest pocieszenie. Nikt mi nie powie, że to nie jest pocieszenie. Umysł został zneutralizowany, tak? Utopiłeś robaka i jesteś szczęśliwszy. Natomiast to nie prowadzi do rozwiązania. Kiedy przychodzi Duch Święty jako Pocieszyciel, zawsze prowadzi twoje życie do rozwiązania. Zawsze prowadzi do rozwiązania. Nigdy nie pozostaniesz w miejscu, kiedy Duch Święty cię pocieszy, to nie pozostaniesz w miejscu podania tego duchowego panadolu, bo on tak nie zrobi nigdy. On cię tak nie pocieszy. Nie ma takiego Boga. Umysł nasz sam się potrafi pocieszyć. I my często w ogóle zrobimy taki myk, że my się ukierunkujemy na jakąś rzecz i na zasadach w ogóle prawa przyciągania my się w ogóle przekierujemy na pewne inne parametry i nam się zrobi lepiej. Na przykład mówię o Duch Święty to zrobił, nie Duch Święty. Masz sobie jeszcze zadać pytanie, czy znalazłeś rozwiązanie, czy masz objawiony problem i znalazłeś rozwiązanie, czy nie? Czy tylko przeszedł ci ból? Jak tylko przeszedł ci ból, to nie był Bóg. Jak tylko przeszedł ci ból, to nie był to Bóg. To nie mieszaj Boga w to, że ci ból przeszedł. Bo jeśli nie masz rozwiązania do tego problemu dalej, czy na przykład, jeśli ten problem nastąpi jutro, to znowu będziesz w tarapatach. To znaczy, że dzisiaj nie przyszedł do ciebie Bóg. Bo Bóg jak do ciebie przyjdzie, pocieszycie, prawda? To On da Ci rozwiązanie, które Ci pomoże dzisiaj w takim problemie, jutro, pojutrze, za tydzień. Kiedykolwiek byś popadł w takie tarapaty, to zawsze będziesz posiadał narzędzie, przez które z tych tarapatów wyjdziesz. Albo otrzymasz takie narzędzie, dzięki któremu nigdy w te tarapaty już nie popadniesz. To jest ten Duch Prawdy Pocieszyciel. On tak działa. I On mówi, Jezu, my takiego Wam pośle, to takiego Wam pośle, nie innego. Nie pośle wam innego ducha. Aby był z wami na wieki, mówi. O takim na wieki będziecie mieli pocieszenie. Na wieki. Nie szukajcie, na wieki to nie szukajcie innego. Nie szukajcie innego, bo się zawiedziecie. Którego świat przyjąć nie może. Widzimy, świat go nie może przyjąć, czyli świat w ogóle nie ma możliwości przyjęcia tego rodzaju pocieszenia. Bo świat generalnie nie chce tego rodzaju pocieszenia. Świat chce tego pocieszenia doraźnego. Doraźnego. Teraz ja chcę, żeby mnie przestało boleć. Dobra, w porządku, ale poznajmy przyczynę bólu, zapoznajmy się z całym mechanizmem funkcjonowania bólu, dowiedzmy się, dlaczego ten ból, ale to będzie tyle trwało, a cały czas boli. Okej. No boli. No ale poznajesz procedury funkcjonowania. A potem tylko pyk przyciśniesz guzik, już nie będzie boleć nigdy na przykład. Nie lepiej, żeby nie bolało nigdy? Niż żeby znowu za jakiś czas, kurczę, bolało i znowu się gdzieś bujał i się przewracał. Chyba lepiej poczekać chwilę, poznać procedury, zapoznać się z prawdą, tak, i być wolnym na wieki. Tak? Którego świat poznać nie może, bo go nie widzi i nie zna. No w ogóle nie ma kontaktu z nim. Lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Ten duch będzie przynosił życie. Przyniesie życie. No, Jezus obiecuje, to na pewno wam przyniesie życie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Czyli on w ogóle mówi, oto moja opieka ojcowska dla was. Ja, to jest moja opieka ojcowska. Bo ja
moja opieka ojcowska będzie polegała na tym, że będę was wprowadzał w pełną prawdę. Ja was w tych wyszkolę, ja was tego nauczę, ja wam dam narzędzia do ręki, którymi będziecie sobie normalnie zarządzać. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie ogląda, i świat mnie oglądać nie będzie. Lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Jezus mówi, że będzie się przejawiał w nas jako życie. Że będziemy w ogóle funkcjonowali jako życie. Że różnica między światem a tobą będzie taka, że ty będziesz wiedział, że żyjesz i będziesz te życie przeżywał wewnętrznie. Ja żyję na pewno, ja żyję na pewno. Teraz robiliśmy taki wywiad, znaczy ten program od proroka do proroka i mówiliśmy tam, dlaczego my tak naprawdę jesteśmy takim ruchem, że w zasadzie stanowimy pewną odrębność od wszelkiej formuły religijnej w Polsce. Ja powiedziałem, że powód jest taki, że ten kraj potrzebuje przepaści pewnie, bo w ogóle wszystkie ruchy w Polsce, które są, nie ma znaczenia jakie. One wszystkie są podobne, zauważcie to. Czy katolickie, czy powiedzmy, no podobne jest wszystko. Podobne. To się różni na pewnych poziomach. Rozumiecie? Ale jest wszystko podobne. Kiedy człowiek się rodzi na nowo, to znaczy, nie wiem, czy zauważycie, ale dzisiaj gro ludzi na świecie w ogóle nie ma żadnego problemu, żeby przebywać w różnych miejscach. Ludzie na przykład są w kościele katolickim, i oni sobie idą na konferencje protestanckie, oni tam chodzą, uwielbiają Boga, potem sobie wracają do tego kościoła katolickiego i tak sobie żyją. To jest niesamowite. To w ogóle, to dzisiejsze czasy takie są. To jest niesamowite, w ogóle jest halleluja i w ogóle jesteśmy braćmi, jest wszystko okej, okay, ci ludzie tak żyją, to nie jest żaden problem. Bo co, bo to wszystko podobne się staje. Dzisiaj jest wszystko podobne dzisiaj. A temu krajowi potrzebna jest przeciwwaga, przepaść. Pan Basia mnie pytała w tym wywiadzie, mówi, że jak to jest, że taki kościół jak my, ruch taki jak my jest w tym kraju. Tego rodzaju ruch, że w ogóle my w tym kraju funkcjonujemy. I tutaj powiedziałem, że przez większość życia to myślałem, że Bóg ma poczucie humoru po prostu. Takie duże. Że w ogóle umieścił nas w ogóle w tym miejscu, które w ogóle nie jest przyjazne dla nas do funkcjonowania, bo to jest nieprzyjazne miejsce. Gdyby my w Ameryce byśmy się rozkręcili jak Jeruzalem. Rozumiecie? To by do nas woleli drzwiami i oknami. Ludzie. A to w Ameryce. A w tym kraju my stanowimy potężną przeciwwagę. Między nami a pozostałymi ruchami jest przepaść. To nie jest most. Przepaść. Trzeba było zejść na dół, przejść przez tą przepaść i wpiąć na skałę drugą. W kolejny inny model pewnego rodzaju funkcjonujący. I Jezus tutaj w ogóle pokazuje, że w ogóle świat, ten myślenie światowe, ono nie pojmuje tego, czym jest realne życie. Czym ono jest. Bo to dzisiaj się mocno zaciera wszystko. Jest mocno zatarte dzisiaj. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie i ja w was. Zjednoczenie, zjednoczenie, zjednoczenie. Potężne zjednoczenie. Gdzie Jezus w ogóle mówi, my mamy być jedną, o co tu chodzi w tym chrześcijaństwie, o to, żeby być jedną brymą. Ja w Ojcu, Ojciec we mnie, my w was, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to zjednoczenie, o to, żeby tu nastąpiła pewnego rodzaju forma przenikania się wzajemnego, że tu nic nie będzie zewnętrznego. Przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje.
Jezus mówi w ogóle, skupcie się na prostej rzeczy, nie szukajcie niczego w emocjach. Jeżeli znacie moje prawdy i moje prawdy są dla was ważne i realizujecie je, to oznacza, że mnie kochacie i nie kombinujcie nic więcej. Nie zagłębiajcie się w swoje dusze i nie zastanawiajcie się, czy ja kocham Boga, czy ja należycie kocham, a może powinienem bardziej kochać. To są pytania, na które w ogóle to są pytania zadawane przez diabła, wiecie o tym. Bo tu jest jasno napisane, kto ma moje przykazania i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec. Czyli w ogóle Jezus mówi, jeżeli ty przestrzegasz moich przykazań, czyli ty się trzymasz moich prawd, realizujesz te prawdy, to na pewno jesteś kochany przez Ojca. To Ojciec w ogóle cię kocha. Nie próbuj tego też odczuć. W ogóle rozumiecie, o czym ja mówię? My musimy się naprawdę tego nauczyć. Ja bym bardzo bym chciał, żeby wszystkie dusze ludzi w naszym zespole, one się przekonfigurowały, jeżeli chodzi o stan emocjonalny, z Boga na człowieka. Jak ja bym bardzo chciał, żeby nikt z was, ani nikt w kościele, ani w zespole, przez jedną sekundę nie próbował umieścić w Bogu najmniejszej emocji. Tylko zajął się umieszczaniem emocji w człowieku. Bo to człowiek jest miejscem umieszczania emocji. Nie Bóg. Bogu twoje emocje są niepotrzebne. On kocha ciebie, jeśli realizujesz jego prawdę. A rozumiesz, o co chodzi? I to jest cały interes. I ty go kochasz, jeśli realizujesz swoją prawdę. Nie mieszaj w to uczuć. Uczucia zostaw ludziom. Jest tyle ludzi, żeby inwestować w nich uczucia. Dla Boga trzeba oszaleć na poziomie prawdy, a dla człowieka na poziomie uczuć. I będzie naprawdę się fajnie żyło. Bardzo będzie się miło żyło. Oddamy boskie co Bogu, co cesarskie cesarzowi i wszyscy będziemy cholernie szczęśliwym narodem. A ludzie próbują koniecznie umieszczać emocje w Bogu. Ja w ogóle przyglądam się na ten proceder od dłuższego czasu i zauważyłem pewną rzecz. I dzisiaj jestem w stanie oficjalnie to powiedzieć przed tą kamerą, że każdy człowiek, który próbuje umieszczać emocje swoje w Bogu, jest zaburzony emocjonalnie na poziomie relacji z drugim człowiekiem. Oficjalnie to ogłaszam, wszędzie. Że jest to człowiek zaburzony emocjonalnie na poziomie relacji z drugim człowiekiem. Bo on powinien wlać swoje emocje w drugiego człowieka, a w Boga powinien wlać posłuszeństwo wobec jego prawd. I będzie git. Bo o tym mówi Jezus, Boży Syn, który dobrze to wszystko rozumiał. Rozumiecie? Naprawdę. On to dobrze zrozumiał. Ja też kiedyś poszukiwałem komunikacji emocjonalnej z Bogiem. Ja tak robiłem. Tak robił chyba każdy na świecie. I przeżywałem różne ekscytacje. Tylko ja nie rozumiałem, że to ja byłem autorem tych ekscytacji. Dlaczego?
bo tak bardzo chciałem tych ekscytacji. Normalne, życzeniowe myślenie. Byłem zaniedbany emocjonalnie, nie czułem się kochany przez drugiego człowieka, miałem niskie poczucie własnej wartości i cholernie chciałem przeżywać z Bogiem jakieś duchowe orgazmy. Rozumiecie? Mi się wydawało, że to jest boskie. To nie boskie. To freudowskie. Rozumiecie? To wielka różnica. Słuchajmy słowa. Słuchajmy prawdy. To są filary, na których się stoi. Filary, rozumiecie? Filary. Wiecie, w ogóle nie pałam emocjami do Boga żywego. W ogóle. W ogóle. Ja nie mam z Nim takich relacji. Bo mi to jest zbędne, a Jemu to jest zbędne do kwadratu, więc oszczędzamy sobie tego wszystkiego. Oszczędzimy na terapii. Rozumiecie? Pamiętajcie, źle ulokowane uczucia zawsze odbiją się mączkawką. Więc lokujmy je należycie. A do Boga podchodźmy na poziomie prawdy. Jeżeli ja wierzę Bogu, tak, w Jego prawdy i je realizuję w swoim życiu, to ja, Artur Cerojski, kocham Boga na maksa. I nie ma tam gdzie szpilki włożyć. Rozumiecie? Szpilki tam nie ma gdzie włożyć. Tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować Go będę. I objawił Mu samego siebie. Kiedy przychodzą objawienia? Kiedy są najgłębsze objawienia? Kiedy są najprawdziwsze objawienia? Jak wywalimy emocje z relacji między Bogiem a człowiekiem. Musimy je wywalić. Wtedy mamy głębokie objawienia. Wtedy nie ma przeszkód. Wtedy nie ma myślenia życzeniowego. Wtedy nie ma różnego rodzaju dziwacznych myśli. Rozumiecie? Nie ma takich rzeczy. Nie ma oskarżania siebie. Co to w ogóle jest, człowieku? Wchodzę w pracę, oskarżam się. A ja niekompletny, a ja nie do końca, a ja tak, a ja owaki. Emocje to wszystko. Co mówi prawda o tobie? To i to. Amen. A ja inaczej czuję. Nie wiem. Może się zakocham. Może się zakocham. Może zostać jakiś obiekt miłości jakiegoś człowieka, weź się zakochaj i może ci się wyprostuje w głowie. Przestaniesz się czuć odrzucony, przestajesz się czuć poniżony. Rozumiesz, co robię? Że znajdzie ktoś, kto cię będzie doceniał. Powie do ciebie 18 razy dziennie, jesteś najlepszym rycerzem w ogóle, czy tak. Rozumiesz, jesteś Cindy Crawford do kwadratu i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz, chcę zrobić taką terapię, proszę ciebie emocjonalną. No już jest fajnie, tak? A z Bogiem na poziomie prawdy lecimy, na poziomie prawdy. Prawda mówi o mnie to, że nic nie wyrwie mnie z ręki Ojca. Diabeł przychodzi i mówi, na pewno coś ci się stanie, w ogóle Bóg cię odrzuci, w ogóle nic mnie nie wyrwie z ręki Ojca. Diabeł przychodzi i mówi, zrobię ci krzywdę. Skrzywdę ciebie i twój dom. Co mówi prawda? Będziesz deptał po wężach i skorpionach i nic ci nie będzie. W ogóle zobaczysz, jaka jest prawda? Słucha. Prosta. Ty, tam nie ma co. Czujesz, nie czujesz. Wtorek, środa, lato, zima. Ta sama prawda. Zauważcie się to? Mężczyzna, kobieta, rozumiesz, stoisz w ubraniu, stoisz nago, jedziesz, chodzisz. Cały czas ta sama prawda. Cały czas. W Polsce, za granicą. Cały czas ta sama prawda. Czy to nie jest w ogóle uniwersalny sposób na funkcjonowanie? To nie jest szczęście? To nie jest fajne? Jezu nie mówi, na to postawcie, to nazwijcie miłością. Ktoś mówi, jak ty kochasz Boga, bo jestem mu posłuszny. To legalizm. Nie legalizm. To Chrystus. Taki mi dał sposób. Nie legalizm.
do Chrystus. A ty jak kochasz Boga? A ja tak kocham, no jak właśnie. No, to tak jak... Ja tak się zachowuję czasem, jak gorączki dostałem. Rozumiesz? Ty tak kochasz Boga. Boga się kocha posłuszeństwem. Tak się kocha Boga. I tylko taką miłość Bóg przyjmuje. Jeżeli macie przykazania moje i je przestrzegacie, umiłuje was Ojciec. Rozumiecie? Tylko taką miłość przyjmuje. Tylko takie coś przyjmuje. Tylko taką miłość. Tylko. On miał dosyć na różnych etapach w ogóle świata. On miał dosyć tych różnych emocjonalnych wzlotów i upadków. On w pewnym momencie do nich mówi, gnój na te wasze święta rzucam. Już miał dosyć tego. Bo oni się ekscytowali święto mamy. I wszyscy byli ciebie we fiołkach i tak dalej. My nie gnój. Do człowieka z emocjami. A chrześcijanie w ogóle wzbraniają się przed emocjami, jeżeli chodzi o emocje wobec człowieka, się wzbraniają. Trzymają się, kurczę, człowieku, sztywni, opasani jakimiś pasami żelaznymi, byle tylko nie uwolnić emocji do człowieka. A do Boga to oczywiście, ja pójdę uwolnię wszystkie. W ogóle rozumiecie, o co chodzi? To jest to, co mówiła Agata, są jakieś cholerne czary. To jest zmiana w ogóle ruchu. Zmiana organizacji ruchu, to zamiast w ogóle te emocje do człowieka, a do Boga posłuszeństwo, rozumiesz, o co chodzi, to tutaj nie, to na człowieka się zamknę, a wobec Boga się w ogóle otworzę emocjonalnie i będzie dobrze. I wtedy to będzie głęboko i wtedy to będzie super, wiesz, o co chodzi. Wcale nie będzie głęboko. Właśnie będzie płytko. Wiesz, jak ja płakałem gdzieś przed Panem. No jak? No jak płakać? Tak bardzo płakałem przed Panem. Ja mówię, ale do czego to dowodzi, że płakałeś przed Panem? No czego? Weź mi to z parafrazu. Czego to dowodzi? Ja płakałem ostatnio na Transformersach 3. Jak Optimus Prime dostał mieczem w serce. To płakałem. Rozumiem? Byłeś pobudzony emocjonalnie podczas w ogóle modlitwy i się rozpłakałeś. No, normalna sprawa, masz duszę, ale nie mieszaj tego, rozumiesz, z jakością w ogóle tego wpływu Bożego. Płakałeś, no i dobrze, bo się rozpłakałeś. No jeden się rozpłakał, drugi się uśmiał, rozumiesz, ale to w ogóle jest reakcja duszy na bodziec. Masz kontakt z jakąś prawdą i jest bodziec. Rozumiesz, o co chodzi? Można mieć kontakt z prawdą po prostu podczas modlitwy. Można mieć kontakt z prawdą oglądając Transformers 3. I też jest bodziec. Bo to chodzi o bodziec, który wpłynął na twoją duszę i się wziąłeś rozpłakać. Ale nie łącz tego. Rozumiesz, o co chodzi? Nie mów, że święte łzy lałeś. Rozumiesz? W ogóle nie twórz takiej historii. Nie działaj wbrew Pismu. W ogóle wiesz, o co chodzi. I rzekł mu Judasz, nie Iskariota. To zawsze jest dobre. W ogóle nie chcieli, żeby go pomylić. Tak nie lubili tego Iskariota, człowieku. Nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie świat? Też człowiek inteligentny, powiem szczerze. Wysłuchać takich słów i zadać takie pytanie, to powiem szczerze, trzeba mieć. No ale... Judaszu. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Wiecie, co on robi? Powtarza mu to, co powiedział wcześniej. Czasami się zastanawia, mówi, Boże, ile ty masz cierpliwości. Bo zobaczcie, o co chodzi. Jest tak głęboki monolog Boży, ten go słucha, ten nie Iskariota, Judasz. I mówi tak. A jak to? Jak to, że ty się masz nam objawić, a nie światu? Ja się zamiast słucham tych wypowiedzi ludzkich, mówię, ile to musiał się nagrodzić?
Jezus mu powtarza. Odpowiedział Jezus, rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie ogląda. Zobaczcie, to jest bardzo ciekawe. Jak się rozmawia z człowiekiem, który zamiast się skupić na tym, co przekazujesz, to w ogóle lewituje gdzieś w powietrzu. W ogóle wiesz, że musisz go potraktować jak pacjenta i powtórzyć mu drugi raz tą samą frazę. Nie możesz, broń Boże, bo zobacz, on mu nie odpowiada na te pytania. On mu nie odpowiada. Bo on zadaje pytanie, które nie ma żadnego sensu. Żadnego znaczenia nie ma. On w cudzysłowie mówi, Judasz, umówmy się w ten sposób. Ty bądź posłuszny moim słowom, a będzie dobrze. Wtedy nie będą cię też w głowie roić różne rzeczy. A dlaczego? A po to chrześcijanie mają masę pytań. Masę pytań. Niepotrzebnych. Wiecie, ile jest pytań niepotrzebnych? Ile my w ogóle potrafimy niepotrzebnych pytań zadać? Gdybyśmy uważnie słuchali, słuchali ze zrozumieniem, tak jak się uczy dzieci w klasach 1-3. Czytać ze zrozumieniem. Rozumiesz? Przeczytał? Przeczytał. Ale co tam jest napisane? Ala makota. Co to znaczy? Ludzie muszą słuchać ze zrozumieniem. Rozumiesz? Dlaczego? Bo inaczej będą lewitować w różnego rodzaju dziwnych myślach, pytaniach. To jest nieprawda, że musimy zadawać takie masy pytań. I to jest też nieprawda, że Bóg na nie odpowiada. W ogóle niektórzy ludzie myślą, że każde pytanie dadzą Bogu, Bóg odpowiada. Bo oni słyszą głos Boga na każde pytanie. Zadają Bogu pytanie, Bóg mi powiedział. Odpowiedział mu Bóg na to pytanie. To nieprawda, że ci Bóg odpowiedział. Bóg nie odpowiada na masę pytań. Bo to nie jest idiota. Bo to jest postać, która rozmawia konstruktywnie. On się też bawi, on też żartuje, ma poczucie humoru, różne rzeczy. Natomiast rzeczywiście on prowadzi z człowiekiem konstruktywne, budujące rozmowy. Takie, które tego człowieka będą stymulowały. Ale nie odpowiada na masę pytań. Bo w ogóle wiecie, że odpowiadanie na różne pytania powoduje, że my człowieka utwierdzamy w przekonaniu, że on ma prawo myśleć w taki, a nie w inny sposób. Tak się nie robi. Odpowiedział mu Jezus, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Zobaczcie, on mówi, jeśli będziesz przestrzegał moich prawd, to będę w tobie mieszkał, a reszta się ułoży. Wiecie, że to jest chrześcijaństwo, jeśli możemy powiedzieć na potrzeby tej rozmowy, że to jest religia, to jest przedziwna religia. Bo to jest taka religia, która nie przychodzi do ciebie z masą tabelkowych informacji, co wolno, co nie wolno, co trzeba, co nie trzeba, tylko tam są różne informacje, jeżeli chodzi o pewne wytyczne są, ale w większości przypadków to się zamyka na takim temacie w ogóle. O właśnie. Przyjdę i będę z tobą mieszkał. Ale co mam robić, panie, w tym temacie? No przecież jestem w tobie. Nie wiem, czy w ogóle wy czasami słyszycie takie rzeczy na modlitwę. Weźcie sobie przypomnijcie, w ogóle modlisz się, i jesteś uparty, żeby uzyskać pewną odpowiedź. A w ogóle przez twoją głowę przelatują takie myśli, takie jak gołąbki, takie delikatne w ogóle, wiesz. Jestem z tobą. W ogóle jestem. I ty w ogóle, a ty nie wierzysz tego, że to Duch Święty, bo to nie, wiadomo, że Duch Święty jest we mnie, jest ze mną. No, to nie powtarzam mi przecież tego, prawda, przez cały czas. No właśnie, powtarzam. No właśnie, to jest jego głos. To jest jego głos. To, co ty sobie za chwilę wytworzysz, tą odpowiedź, to nie będzie jego głos. Bo jesteś już bliziutko wytworzenia sobie całego elaboratu w środku. I to ci dusza wyprodukuje. Ale tam są te ciche właśnie takie szmery. Jestem z tobą, a razem przez to przyjdziemy.
Ale Boże, jak mam przez to przejść? W ogóle wszystko mi się sypie. W ogóle Boże, ale jak przez to przejść? Powiedz mi, Duchu Święty, ja potrzebuję kierunku. W ogóle ja muszę wiedzieć, w którą stronę mam się udać. Boże, jakie słowa proklamować? Boże, w którą stronę? W ogóle wiesz, jest taka, jest, a ty skrzydełka dalej mi. Razem przejdziemy przez to. Ale Boże, ale przyjdziemy razem, przecież jestem w Tobie. Ale jak? Ale się nie interesuj, bo Kocie mam to dostać. W ogóle wiesz, o co chodzi? No tak! Przecież jestem z Tobą. Jest o co Ci chodzi. A widzicie? Spójrz teraz swojego ducha, bo Ty możesz mieć takie doświadczenia. A to jest Bóg właśnie. Duch prawdy. Za słabe? Słabe, co? Te elaboraty kolorowe są lepsze. Okej? Okay? One są fajne. Rozumiesz? Na 10 stron A4 odpowiedź od Boga. Bóg mi powiedział. Ja czasami słucham ludzi, ja sobie myślę, kurczę, on taką dostał odpowiedź, że nie wiem, czy Bóg tyle powiedział w całej historii od początku stworzenia. Ten człowiek, mówię, dostaje takie odpowiedzi od Boga w ciągu tygodnia, jak Bóg dał wszystkim ludziom w Biblii od początku pisania Biblii. On ma takie odpowiedzi. Rozumiecie? I to jest dla mnie bardzo ciekawe. Socjologiczne to jest zagadnienie. A to jest duch prawdy. I on będzie ci mówił prawdę. W ogóle, czym ty się przyjmujesz, jak ja jestem z tobą? W ogóle, o co ci chodzi? Boże, gdzie mam do pracy iść? Ale w ogóle, no idź do pracy, no jestem z tobą. Bądź po prostu idź po tą pracę, będąc świadomy, że idę z tobą po tą pracę. Ja nie wiem, zróbmy to razem i zobaczcie, jak będzie dobrze. Dla większości chrześcijan to jest za krótkie, to jest za małe. Dlatego ludzie olewają głos Ducha Świętego i dorabiają sobie masę różnych rzeczy. A On im powtarza, jak cielęciu na miedzy, jeżeli będziesz trzymał się mojej prawdy jak koń dyszla, to będę z Tobą mieszkał. Mieszkał będę, mieszkał. Nie Cię odwiedzę raz na jakiś czas, nie wpadnę, jak się będziesz modlił na wstawienniczej. Będę z Tobą do cholery mieszkał. Spał, jadł i się załatwiał. O to chodzi. To jest duch prawdy. Ja swoje życie uprościłem. Uprościłem. Rozumiecie, o co chodzi? Ja swoje życie uprościłem. I dalej moje uświęcenie to upraszczanie. Upraszczanie. Nie komplikowanie. Nie dodawanie kolejnych elementów. To wam powiedziałem, z wami przebywając. No tak kończy. To wam powiedziałem, z wami przebywając. W ogóle on pokazywał, że gdzieś jakby, że nie ma nic więcej. Że temat zamknięty. Tłumaczymy zewnątrz tą Biblię, kurczę, tam są takie rzeczy, że ja widzę właśnie tego Pawła takiego. Ten Paweł taki był. Prosty. Prosty do bólu. Ja mówię, nie prosty jako osoba prostacka, w żadnej mierze. To mega głęboki człowiek. Ale człowiek, który jak miał jakby prostotę duchową. Tam jest taki, dzisiaj to tłumaczyliśmy, jest taki tekst, on zaraz przeczytam. Jeden, rozbawił mnie bardzo. Paweł i jego w ogóle, jego dowcipy w ogóle, nie? Takie mocne w ogóle, wiesz, natomiast dowcipy, żebym bardzo mocne
przekonanie w ogóle co do swoich w ogóle poglądów. Jest napisane tak. Będzie to w dniu tam, że będą sądzeni. Tu jest napisane, że będą sądzeni tam za swoje. No, powiedzmy przeczytam od 15. Dowodzą też oni, że treść prawa jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Będzie to w dniu, zatem sąd będzie w dniu, opisuje dzień sądu. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Taki tutaj jest zapis, nie? A oryginał jest w ten sposób, że będzie to w dniu, kiedy Bóg będzie sądził ukryte sprawy ludzkie, a ja będę nagradzany za głoszenie Ewangelii. Paweł i w ogóle mówi tak. W ogóle Bóg ich będzie sobie sądził za ukryte sprawy, a ja będę sobie szedł po nagrodę. W ogóle to taki typ jest, no takie, rozumiecie, to było za dużo dla tych tłumaczy. W ogóle, bo to jest sąd, a Paweł mówi, ale to nie dla mnie. W tym czasie, kiedy Bóg będzie sądził ukryte sprawy ludzkie, ja, Paweł, będę odbierał nagrodę od Boga za głoszenie Ewangelii. Kropka. O, Paweł stał. Ale to był gość, co stał na prawdach. To nie był rozmemłany emocjonalnie kostek. Coś zastanawiał, co czuje do Boga, a Bóg do niego. A w ogóle wiecie. No w ogóle to, bo to się nie po to przyjęło Chrystusa, żeby potem się martwić w ogóle emocjami swoimi. No błagam cię, no to ja po to Chrystusa przyjąłem, że teraz się będę zastanawiał, co ja czuję. Jest to szok. Dobry, nie? Mocny temat. Dotarło. Dotarło. Lecz pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Co Duch Święty będzie robił? Ty będziesz biadolił, a On przyjdzie cię pocieszyć z prawdą na ustach i z projektem wdrożenia tej prawdy w twoje życie. Rozumiesz? On cię wszystkiego nauczy. Nauczy cię. On przyjdzie cię nauczyć. Ty biadolisz, a on przychodzi z prawdą i z projektem wdrożenia prawdy. Mówi, chcesz się nauczyć, jak z tego wyjść, chłopie? Rozumiesz? Boże, jestem chory. Jesteś zdrowy. Ale chory jestem, Panie Boże. Uzdrów mnie, jesteś zdrowy. Bo co zrobi? Przypomnij wszystko, co Jezus powiedział. Co on zrobi? Przypomnij, co Jezus powiedział. On będzie przypominał, co Jezus powiedział. On będzie przypominał prawdy, które powiedział Jezus. On cię tym zawali w ogóle. Słuchaj, im dłużej się chodzi z Bogiem, tym się okazuje, że rozmowa z Bogiem to nie jest taka rozmowa jak z człowiekiem, że siadam i rozmawiam, takim przeciętnym człowiekiem. To nie jest taka rozmowa z Bogiem. Tam siadam sobie z Bogiem, robię sobie z Nim herbatę, pytam, co u Ciebie, Panie Boże? No, nieźle, dzisiaj stworzyłem taki kosmos w międzyczasie, między 4:00 a 6:30. Wiesz, nie? Ja tam trochę taką jakąś wojnę, tam taki jest lokalny szatan, to też musiałem pojechać w ogóle tam, że taki jest od Chrystus na tamte tereny, wiesz, tak w ogóle całkiem nieźle u mnie, jakoś mi się tam, wiecie, się kręci, tak? Nie. Rozumiesz, to tak się nie rozmawia z Bogiem. Tak? Z Bogiem, no rozmawia się na takich zasadach, jak to jest napisane. To taka dziwna czasami jest ta rozmowa. Przychodzisz do tego Boga i to często jest tak jak monolog. Opowiadasz Mu, mówisz Mu różne rzeczy. I masz do tego w ogóle prawo, żeby wylewać swoje serce przed Twoim Ojcem. To jest normalna sprawa, nie? Tylko kiedy Go dopuszczasz już do głosu, potem musisz Go dopuścić do głosu, bo to jest na tyle uprzejma postać, że On Ci nie przerwie. Jak na przykład chrześcijanin narzeka, jęczy,
boi się w tych modlitwach swoich, tam skacze, piszczy, krzyczy, to Bóg mu nie przerywa. Nie, mówię spokojnie, mamy czas, jesteśmy istotami wiecznymi. Rozumiesz, co chodzi? I ten człowiek się już wypiszczy, wywrzeszczy, wynarzeka, nie dopuszcza Boga do głosu, najczęściej: Boże, co mam zrobić? Co mam zrobić, Boże, w tym wszystkim, co Ci powiedziałem, w tej tragedii, przy której krzyż jest taki mały, a zmartwychwstanie jeszcze mniejsze? No bo cóż z tego, że on wstał z martwych? Cóż z tego, że śmierć pokonana, jak ja pracy nie mam, Boże? To całe dzieło Golgoty jest naprawdę, Boże, niewielkie, trzeba się zająć moim problemem. Ja mam problem, Boże. Ja nie mam na czynsz. Rozumiesz? Rozumiesz, to nieważne, człowieku, wiesz, zasłona pękła, człowieku, trupy z ulic wstawały. Nie, to nieistotne, człowieku, że śmierć pokonana, że diabeł zlany, człowieku, ja nie mam na czynsz. Rozumiesz? No już dobrze, jak już przekonasz w ogóle siebie samego, że wypróżniłeś się, proszę ciebie, na maksa i zechcesz dopuścić Boga do głosu, rozumiesz? To wiesz, co usłyszysz. Prawda. Prawdę. I najczęściej później tak przeciętny chrześcijanin do litera dzwoni, w wszelki wypadek. No bo to jest za krótkie, co powiedziałem Bóg. To jest za krótkie, że on mu przypomniał to, co powiedział Jezus. Dzwonię do lidera, lider mi powie, co mam robić. W ogóle przypomniał ci prawdę. Masz wierzyć w tę prawdę. A co mam robić? Wierzyć, przeliterować ci po chorwacku? Wierzyć w tą prawdę, którą przypomniał ci Duch Święty. Realizować elementy tej prawdy. I te rozmowy są takie dziwne, bo ludziom się wydaje, że otrzymają pewną dozę współczucia. I znowu przypominam, że Bóg nie porusza się na tym poziomie. Chcesz współczucia, rozumiesz, to właśnie zamiast porady do lidera, to powinieneś przyjść do niego po współczucie. Przyjdź, przytul się do niego, lider musi być na tyle otwarty emocjonalnie, że nie zjedzie cię jak burą sukę, tylko przytuli cię i powie: rozumiem. Rozumiem cię. Bóg cię nie rozumie, ja cię rozumiem. Rozumiem, co chodzi. No tak. Bo Bóg ci nie powie, że cię rozumie. Wiesz, może wiecie, czym ja mówię? To jest bardzo ważne, że mówimy dzisiaj. On ci nie powie, że cię rozumie. On ci powie, jaka jest prawda w tym temacie. A ta prawda będzie zawierała w sobie absolutne rozwiązanie zjawiska. Taki Bóg jest, te rozmowy z Nim są takie. A właśnie ludzie wytworzyli tę mentalność taką wewnętrzną, że przyjdę z Bogiem, porozmawiam, On mi tu coś opowie, ja Jemu opowiem. Rozumiesz, o co chodzi? No kurczę, człowieku, żeby mogli coś z Nim wódki jeszcze napili. No tak, bo taki swojski Bóg. Swój Bóg. Rozumiesz, nasz przaśny, dobry, Polska Boże. Rozumiesz, co chodzi? Nasze problemy rozumie, nas Polaków. Nie, on ci prawdę przyniesie. To duch prawdy. I ta rozmowa może być taka w ogóle emocjonalnie bardzo chłodna. Bardzo chłodna. Rozumiecie? Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoczy serce wasze i niech się nie lęka. Pokój, wynik trwania w nauce Jezusa. Lecz przyjdzie Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu i nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co powiedziałem, i będziecie mieć pokój wtedy. Kiedy będziecie mieć ten pokój?
kiedy przyjmiecie go jako ducha prawdy i przyjmiecie projekt wdrażania tej prawdy i nastawicie się na to, aby po raz kolejny, po raz enty usłyszeć w swoim umyśle to, co powiedział Jezus. Wtedy pokój Boży przewyższający wszelki rozum zacznie przenikać w dusze wasze. Właśnie wtedy. Tak to działa. Nie inaczej. Nie taki, jak daje świat. Jaki daje pokój świat? Emocjonalny pokój. Kiedy szukamy spokoju na poziomie światowym, to chodzi o spokój emocjonalny. Czyli daj mi spokój. Kto się denerwuje? Weź daj mi spokój. Co tam? Daj mi spokój. Nie denerwuj mnie, nie męcz mnie. Rozumiesz, o co chodzi? Nie dręcz. Daj mi spokój. Znaczy, nie poruszaj mnie na poziomie emocjonalnym. Znaczy, to znaczy spokój światowy. A pokój Boży to nie jest taki pokój. Często ludzie mówią w ogóle, dostałem słowo od Boga i taki temu pokój towarzyszy. Ja mówię, ale co to znaczy? To znaczy, że taki byłem w środku, taki spokojny. I mówię, i to dla ciebie jest dowodem, że to było słowo Boże? Od Boga? Bo ty spokojny byłeś? Spokojny? To, że jest się spokojnym emocjonalnie, to dla ciebie to jest wprost proporcjonalne, że to jest w ogóle słowo od Boga. Skąd to wziąłeś? Mają takie doświadczenie. Masz krzywe doświadczenie. Znaczy jakieś masz. Ja nie wiem, skąd je wziąłeś. Znaczy nie masz podstaw do tego, żeby tak twierdzić. Nie posiadasz podstaw do tego. Kilka przykładów. Na przykład Jezus wisi na krzyżu Golgoty. Ma pokój przewyższający wszelki rozum. Podziurawione ręce, podziurawione nogi. Rozumiesz? Zrany jak nieplenne zboże, krew się z niego leje, powietrza mu brakuje. Rozumiem, że dochodzi, demony tańczą dookoła i ktoś mi śmie powiedzieć, że on jest emocjonalnie wtedy spokojny? Ludziom się w ogóle w głowach pomieszało. Ludzie w ogóle z Jezusa Robocopa zrobili. Ludziom się wydaje, że Jezus to miał mózg z tytanu. No ale w ogóle Ewangelie nam pokazują zupełnie inne rzeczy, że Jezus był tak normalnym człowiekiem, że potrafiło go wyprowadzić z równowagi to, że jego uczniowie nie dowierzali w Boże prawdy. I to powodowało, że Jezus potrafił się zdenerwować. To moje pytanie jest teraz. Wisi w takim stanie na krzyżu i ktoś mi chce powiedzieć, że on ma spokój psychiczny? Że on jest emocjonalnie uspokojony? W ogóle nie jest uspokojony emocjonalnie Jezus. Jest w strzępach emocjonalnych Jezus. W strzępach. Ale co? Ale odbiera słowa od Boga. Ale słyszy Boga. Czyli w ogóle jest nieprawdą, że emocjonalny spokój, rozumiesz, jest przyporządkowany do tego, aby odbierać rzeczy od Boga. Czyli ktoś od Boga to jest taki spokój. Czasami mam taki sajgon, który się w pale nie mieści, przychodzi Bóg w tym sajgonie. Rozumiesz, o co chodzi? On jest różnie ubrany, jak do mnie przychodzi. Jak mam sajgon, to on przychodzi w ubraniu wojskowym. W goblach. Rozumiesz, o co chodzi? Czemu rozmawia na takim poziomie, na którym w ogóle teraz jesteśmy? Żyjemy w ogóle w takim miejscu, jesteśmy tutaj, to jesteśmy tutaj, tak? Jak będę sobie leżał przy ciebie gdzieś w saunie i się będę parował w tej saunie, rozumiesz, o co chodzi? To w ogóle będę wyluzowany, rozumiesz, miękki jak liść łopianu, wtedy jak przyjdzie do mnie Duch Święty, rozumiesz, że też tak przyjdzie. Okej? Okay? Bo ja będę w tym momencie taki, rozumiesz, ja tak go będę sobie tam emocjonalnie odbierał. Ale i tam będę miał prawdę, i na polu walki będę miał prawdę. Jak będę zmęczony, będę odbierał prawdę, jak będę wypoczęty, będę odbierał prawdę. To nie ma nic wspólnego ze stanem emocjonalnym człowieka. Niech się nie trwoży serce wasze, niech się nie lęka. Bóg mówi w ogóle, nie przejmujcie się tym, że w ogóle coś się dzieje w tych waszych emocjach, nie takiego, jakbyście chcieli. Niech się nie trwoży głębia wasza, Bóg mówi. Tak tam na górze jest jakiś sztorm. A niech się nie trwoży, go się trwożyć. Słyszeliście, że powiedziałem wam, odchodzę i przychodzę do was. Czyli, zobacz sobie. Słyszeliście?
czemu się nie skupiacie na tym, że przychodzę? Gdyby chrześcijanie w ogóle nie skupiali się na tym, jaki jest problem, tylko skupili się na tym, że zaraz problem zniknie, to była zupełnie inna para kaloszy. Zupełnie inna para. Jak kiedy się problem rozpoczyna, gdyby chrześcijanin zaproklamował od razu na dzień dobry i powiedział tak, problemie, pojawiłeś się, tak? Informuję cię, że już się skończyłeś. Już jest po tobie. Na samym początku. Rozumiesz, co chodzi? To była zupełnie inna sprawa. Słyszeliście, że powiedziałem wam, odchodzę i przychodzę. Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idę do Ojca. Bo Ojciec większy jest niż ja. Gdybyście mnie miłowali, czy gdybyście wierzyli moim prawdom, tak, to byście się cieszyli. Co to znaczy? Zobacz. Gdybyście wierzyli moim prawdom, to byście się cieszyli. Czyli gdybyście wierzyli, to wasze stany emocjonalne by były w dobrym stanie. Gdybyście wierzyli moim prawdom, to byście się cieszyli. Zobaczcie, co jest pierwsze. Zobaczcie, jak się dochodzi do pozytywnych stanów emocjonalnych. Przez wiarę w prawdę. Przez wiarę w prawdę. Najpierw wiara w prawdę, potem pozytywne stany emocjonalne. Już wiele nie będę mówić z wami. Nadchodzi bowiem władca świata, ale on nie ma nic do mnie. Oryginał mówi, on we mnie nic nie ma. Już wiele nie będę mówił z wami. Nadchodzi bowiem władca świata, ale on we mnie nic nie ma. Lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec. Wstańcie, pójdźmy stąd. Zauważcie, Jezus jest cały czas wyczulony duchowo. On w ogóle wie, kiedy są różnego rodzaju ruchy demoniczne. Rozumiecie? Zobaczcie, nie panikuje. To nie jest dla niego w ogóle powód do paniki. Nie uczy tego też uczniów swoich. Nie uczy ich panikowania. On po prostu wie, że w pewnych sytuacjach coś się robi, a pewnych rzeczy się nie robi. Okay? Ale pokazuje też, że władca tego świata nie ma nic w Jezusie. Nic. A więc ten, kto jest w Jezusie, to władca tego świata nie ma też nic w nim. Teraz jak zrobiliśmy temat ze zwierzchnością, zrobiliśmy tą robotę w niedzielę. Z niedzielę na poniedziałek miałem takie pochrzanione w ogóle sny, jakbym się naśpał. No okropne. Co ja miałem w tej głowie nie rano, słuchajcie, po prostu, nie? Znaczy rano, całą noc praktycznie, nie? Co zamknąłem oczy, to znowu jakieś człowieku okropieństwa takie, wiecie. Tylko na czym przecież polega? To opresje. No skąd wiem, że opresje? No bo znam prawdę. W ogóle ja wiem, jakie prawdy są. Wiecie? Ja wiem, jakie są prawdy. Nawet jeżeli wiem też, jaki potencjał duchowy za tym stoi. Ja wiem, kiedy jest, kiedy mam informację duchową, kiedy widzę coś w duchu, ale nie towarzyszy temu żaden potencjał demoniczny, a wiem, kiedy towarzyszy temu potencjał demoniczny. Jeżeli czemuś towarzyszy potencjał demoniczny, jest nacisk, to mnie tak naprawdę nie interesuje już treść. Bo ta treść jest nieważna. Bo to jest kłamliwe, oszukańcze, jakieś kurcze, wiesz co. Stoję na prawdzie, momentalnie wyczuwam, że to jest diabeł. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydała obfitszy owoc. Każda latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina.
Hej. Co to jest? Te wersety, które częstokroć czyta wielu chrześcijan i odnoszą je do swojego życia, nie dotyczą życia chrześcijan. To trzeba umieć czytać. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, czyli która nie jest w krzewie winnym, odcina. Kto nie jest w krzewie winnym? No ktoś, kto nie narodził się na nowo. To są osoby nienarodzone na nowo, bo ich nie ma w krzewie winnym. Czy ktoś nienarodzony na nowo może wydawać owoc? Może. Oczywiście, że może. Bo wydają owoc różne rośliny, niekoniecznie związane z krzewem winnym. Więc ludzie, którzy są nienarodzeni z Bożego Ducha, również owocują. Owocują różnymi formami dobra. Wiemy o tym doskonale. Wiele z tych form jest na przykład bardzo podobnych, tak? Jeżeli chodzi nawet o emocje, to są takie same, jak rzeczy związane z darami, z owocem Ducha Świętego. Jedynie ich korzeń jest różny. A na przykład przeżywalność emocjonalna jest taka sama. Nikt mi nie powie na przykład, że ludzie nienarodzeni z Bożego Ducha nie przeżywają różnych poziomów miłości. Przeżywają. Jedynej rzeczy, której oni nie będą mogli przeżyć na poziomie miłości, to jest właśnie miłość Boga do człowieka. I człowieka do Boga. Oni tego nie przeżyją. Ale różne inne formy miłości one przeżyją. Wielu chrześcijan to uważa, o, wiesz, ale oni nie przeżywają miłości agape. A dlaczego mówię, nie przeżywają miłości agape? Ktoś takie rzeczy powiedział. Bo co? Że człowiek narodzony z Bożego Ducha to nie jest w stanie kochać miłością poświęcenia? No to mówię, ty w ogóle historii nie znasz. To ty w ogóle, no, w ogóle błagam, no nie bądź abnegatem, no nie mów mi, że w ogóle ty to, no nie skreślaj w ogóle milionów bohaterów na świecie. Nienarodzonych z Bożego Ducha ludzi, którzy życie swoje poświęcili za innych ludzi. W ogóle, no, i nikt nie musi powiedzieć, że to trzeba być narodzonym z Bożego Ducha rzeczywiście, żeby poświęcić swoje życie za drugiego człowieka, no bo tak nie jest. Ale tutaj widać, że można wydawać owoc, czyli może być ktoś, jakąś tam latoroślą, która owoc wydaje, jednak być poza krzewem winnym, prawda? I w związku z tym będzie odcięty, bez względu na to, czy on będzie wydawał super owoc, czy nie super owoc. No ale jak nie jest w krzewie winnym, to zostaje odcięty. Bo ojciec odcina. Bo co ojca obchodzi? Tylko krzew winny. Ojca nic więcej nie obchodzi. Boga obchodzi tylko Chrystus, nic więcej. Co w ogóle nie skreśla tego, tak jak powiedziałem, że ludzie wydają owoce poza Chrystusem różne. Owo, dobre owoce. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Czyli okazuje się, że ta, która wydaje owoc, wcale nie jest doskonała też. No trzeba ją co? Oczyszczać. Gdyby była doskonała, to by nie trzeba było jej oczyszczać. Czyli to, że jest się narodzonym z Bożego Ducha, to, że jest się wrośniętym w Chrystusa, to w ogóle nie oznacza, że ludzkie życie nie wymaga oczyszczania. Po co oczyszcza? Aby wydawała obfitszy owoc. Jeszcze większy. Bo często ludzie mówią, po co ja mam tyle pracować nad duszą swoją? Wiesz, żeby wydawać obfitszy owoc. No wydasz taki owoc, że zobaczysz. Teraz wydajesz takie jabłka, takie o takie. Nie? Takie po, trochę kwaśne, trochę takie. A potem jak wydasz jabłko, rozumiesz, o co chodzi? To będzie jabłko. Prawdziwe lobo. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem.
Wy jesteście czyści dla Słowa. Czyli on do nich mówi, że w ogóle ci, którzy przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela, oni są czyści u swojego gruntu. Słowo do nich swobodnie dociera. Oni nie mają przeszkody w przyjęciu tego Słowa. Przeszkody w przyjęciu Słowa mają ludzie, którzy nie spotkali się z Bogiem, nie narodzili się z Bożego. Oni mają tą przeszkodę. Trwajcie we mnie, a ja w was. To słowo trwać, to jest ciekawe słowo. Pozostać, czekać, nie zmieniać położenia. Zobaczcie, trwajcie we mnie, a ja w was. Jeżeli w ogóle pozostajesz, jesteś w sytuacji trudnej, pozostajesz, czekasz, nie zmieniasz położenia, trwasz w wierze. Tak? Nie miotasz się. To on trwa w tobie. Czyli on będzie w tobie za chwileczkę działał. Jak ratorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winy, tak i wy, jeśli we mnie trwać będziecie. On pokazuje, że bycie z Bogiem jest ściśle związane z wytrwałością, bo są różnego rodzaju historie w życiu człowieka. I on tutaj pokazuje, że kiedy rezygnujesz z tego wytrwania w wierze, to nie osiągniesz tego, co byś chciał osiągnąć. Nie możesz tego osiągnąć, bo wybijesz się z tego trwania w wierze. Wiecie, te wersety są bardzo źle interpretowane przez ludzi, bo one są interpretowane w taki sposób, że wiesz, nieraz pewnie dosłyszeliście, wiesz, bez Jezusa można robić różne rzeczy i to są takie krzyki straszne, że bez Jezusa się robi, wiesz, nie? A tu nie chodzi o to, tu chodzi o to, że Jezus uczy tutaj, żeby będąc jakby w różnych położeniach życiowych, trwać w wierze w Jego prawdy. Wtedy nastąpi manifestacja. I pokazuje, że gdy tego nie zrobicie, to się wam po prostu to nie uda. Nie uda się ta manifestacja, bo sami jej nie wymyślicie. Rozumiecie? Jakby sami, to znaczy nie trwając w wierze. To oznacza sami. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Bo bez mnie nic uczynić nie możecie. I to jest w ogóle cały czas ten sam klimat. On nigdy nie mówi o niczym innym, jak tylko trwaniu w wierze w Jego prawdę. To jest to z Nim. A te bez Niego to jest nietrwanie w wierze w Jego prawdę. To się tym różni. Nic poza tym. Kto we mnie, kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie płoną. I tutaj znowu te trwa, no właśnie, i tutaj nie ma słowa trwa. Rozumiecie? W greckim. Tutaj jest słowo zamieszkał. Bo to są właśnie te, tam jest trwa, a tu nie ma trwa. Tam jest to słowo meno, a tutaj nie ma tego słowa meno. Tutaj jest, że kto nie zamieszkał we mnie, ten zostaje wyrzucony precz. To jest mowa o nowym narodzeniu. Jak zeschnięta latorośl. Takie zbierają i wrzucają ogień, gdzie spłoną. No, wzięli, umieścili znowu słowo trwa. I teraz przeciętny człowiek, który to czyta, taki, który nie interesuje się jakby Greką, no bo nie musi, no to weźmie i powie, no tak, mogę tutaj, to nie będę trwał, to mnie odrzuci. I koniec, mi pozamiatane. Spali mnie w ogniu. Już tak było dobrze, już witałem się z gąską, już w ogóle ogień ominąłem. Przestałem trwać ogień. Rozumiesz, co? Niektóre
prawdziwym chrześcijaninem to ogień tu za plecami pół życia ludzi. No tak, mi tak chodzi. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. No i znowu jestem mego, te trwać. Czyli jeżeli będziecie w ogóle trwali w wierze w moje prawdy, to proście o cokolwiek byście chcieli. Prawda? Wręcz jest słowo, żądajcie, czego byście chcieli. Taki jest oryginał. Żądajcie, czego byście chcieli, a stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i stanie się uczniami moimi. Uwielbiony Ojciec będzie przez to, że my odniesiemy sukces. Obfity owoc wydamy. Przez to jest uwielbiony Ojciec. I stanie się uczniami moimi. Uczniem staje się ktoś, to rzeczywiście osiąga sukces w Chrystusie. Ten staje, ten, to jest uczeń. Bo krzyczeć, że jest się uczniem, może każdy. Uczę się, uczę, uczę. Ale to, czy ktoś się uczy, czy się nie uczy, to jest w ogóle efektem końcowym jest to, czy on rzeczywiście odnosi sukces, czy on sukcesu nie odnosi. No bo ja to rozumiem, że przez pewne okresy czasu człowiek się uczy i tego sukcesu może nie odnosić, bo się uczy jeszcze. Ale kiedy przechodzi się pewną granicę, no to zaczyna się ten sukces pojawiać, bo ta nauka nie idzie w las. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. I znowu, sposób trwania w miłości, powtórzę gdzieś. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie i trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Jeszcze raz. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Rozumiecie? Okazuje się, że Jezus tak samo kochał Ojca, jak kochał Ojca. Przez to, że był mu posłuszny. Przez to kochał Ojca. W ogóle zwróćcie uwagę na to, czy wy w ogóle macie jeden taki precedens w życiu Jezusa, gdzie On przeżywa emocjonalnie swoją relację z Bogiem? Jeden precedens, jak tylko wykażecie mi to, ja chętnie to obejrzę. Bo ja nie znalazłem przez wszystkie cztery Ewangelii. On przeżywał człowieka, zauważyliście to ciągle, On przeżywał tego człowieka. Gniewał się na niego, cieszył się z nim, płakał nad nim. To wszystko nad człowiekiem było. Ale ja tam nie słyszałem. Jezus szedł z góry zapłakany. Bo modlił się całą noc do Ojca. Ja takich tekstów nie ma, wiesz, o co chodzi. Jezus wrócił ze swojej komory, proszę ciebie, zapłakany, taki rozczulony, roztkliwiony, bo miał głęboką relację z Ojcem. Rozumiesz, to nie to mówię, to freudowskie, to nie Boże. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Z czego się cieszyć? No z tego, że nie trzeba się w ogóle spinać na emocjach w relacji z Bogiem. Emocje dla ludzi. Jeszcze raz, dla ludzi. Emocje dla ludzi, nie dla Boga. Bogu niepotrzebne nasze emocje. Ludziom potrzebne nasze emocje. Ludziom, a nie Bogu. Do Boga przez posłuszeństwo. Do człowieka przez bliskość emocjonalną. Rozumiecie? To nie wolno pomylić tych rzeczy. To nie, bo to się pochrzani wszystko. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umówiłem. Dziękuję. Rozumiesz, o co chodzi? Za co robię? Takie jest moje przykazanie. Mówi w ogóle, tam uwalniajcie te emocje. Halo, tam mówi. Nie tutaj. Tu niebo nie potrzebuje waszych emocji. Waszych pisków, waszych lamentów, waszych różnych tutaj brykań. Wiesz, to niebo nie potrzebuje, to ludzie potrzebują. Tylko i wyłącznie. Niebo
potrzebuję waszego posłuszeństwa. Posłuszeństwa. Suchego, surowego posłuszeństwa. Tak się komunikujemy z niebem, póki chodzimy. Ja w ogóle nie wiem, jak to będzie przyszło w tej wieczności tak zwanej. Rozumiecie? Ja naprawdę, bo to się nad tym nie zastanawiam, co tam będziemy robić. Dusze na pewno tam będą, więc będziemy mieli tam też tematy związane z emocjami. Ale też nie wiem, czy nie będzie przypadkiem tak, że to do ludzi będziemy tam uwalniać też te emocje. Rozumiecie, co chodzi? Bo to dalej będzie ta relacja posłuszeństwa wobec Boga, to będzie jednak ta relacja chyba ciągła. Tak? Bo tam będziemy z ludźmi. Z ludźmi. Z duszami tych ludzi. Tak? W ogóle wiecie, że to człowiek skazany na te dusze ludzkie. Na wieczność. I tu, i tam. No właśnie, to się lepiej ogarnie, bo potem... Ja nie wiem, jak tam, czy tam będą kłótnie, czy tam nie będą. Ja nie umiem tego powiedzieć, nie? Natomiast jak to miałoby wyglądać, trudno powiedzieć to wszystko. Ale wiem jedno, że to jest takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali. I co? Nie jakkolwiek. Nie to, że każdy ma projekt miłowania. Nie. Jak ja was umiłowałem, to tak samo jak ja, tym sposobem, tym systemem. Ktoś mówi, to jak mam kochać swojego brata, czy siostrę, żonę, czy męża? Ja mówię, Ewangelię poczytaj. Dowiedz się, jaki miał Jezus stosunek do innych ludzi. To ja mogę się rozgniewać na kogoś, ja mówię, nawet skazany. Jak się nie rozgniewasz, to głupie jest w różnych sytuacjach. Jak to jeszcze nie rozgniewać? No tak, jak ktoś reaguje tak, że zrobił coś takiego, żebyś na niego rozgniewał, się rozgniewa, ja co ty mu powiesz? Wszystko dobrze? A Jezus by tak powiedział? Mówię, czy nie? No to jest ważne, czy Jezus by powiedział tak. Bo tak kazał miłować tak, jak On umiłował nas. Jak ktoś coś spieprzył, pamiętacie? To co Jezus robił? Przychodzi i mówi, nie, w porządku, no rozumiem, spieprzyłeś, super. Nie. Jak ktoś spieprzył, to mówi, no spieprzyłeś. Panie, już mnie nie kochasz? Nie, no kocham Cię, no zaraz Cię kocham, tylko w ogóle, no wieprzyłeś, no i tyle, no. Trzeba to naprawić. Jaki program naprawczy, taki, idziemy, naprawiamy, działamy, tak? Czyli zobacz, miłujcie się, jak ja was umiłowałem. Nie jak wy wam się, jak wam się tam podoba, nie jak wy tam się nauczyliście w świecie, nie jak tam się nauczyliście na YouTubie, nie wiem, jak tam się w kościołach nauczyliście, nie. Tak jak ja was umiłowałem, tak się miłujcie, tak się miłujcie. Ludzie się miłują jakoś. Ale jak ja przyglądam się, jak się ludzie miłują, to ja nie widzę, żeby tak Jezus kogoś miłował. Ludzie się doprowadzają do dziwnych stanów. Nie mówią sobie jasno różnych rzeczy. Rozumiecie, o co chodzi? Jak Piotr tam w ogóle wyjechał z jakąś swoją, proszę Ciebie, w ogóle paranoją, rozumiesz, mówi, na krzyż za Tobą pójdę, wszędzie pójdę. Jezus mówi, nie, no nie pójdziesz. No zaprzesz się mnie w ogóle. Rozumiesz, o co chodzi? Jak innym razem Piotra w ogóle tam ogarnęły jakieś człowieku lęki wewnętrzne, napad paniki lękowej w ogóle. Nie przyjdzie do Ciebie, Panie, tu nie zrobimy tego krzyża, bo Cię zabiją już i koniec. I będzie nam źle wszystkim. Zespół paniki lękowej, rozumiesz, o co chodzi? Jezus mówi, precz diable. Precz diable, mówi. Ty myślisz o tym, co ludzkie, ty myślisz w kategoriach tego świata. A Piotr sobie mógł myśleć, jak w kategoriach tego świata, jak ja go kocham. Kocham go, nie chcę go stracić. Nie chcę go. Posłuchajcie, bo to trzeba naprawdę na to spojrzeć z tej perspektywy. Dlaczego Piotr to zrobił? Bo Piotr nie chciał stracić Jezusa. Nie chciał stracić Jezusa. Rozumiecie? To nie było, że Piotr tam w ogóle raptem człowieku otworzył się na demony i tak dalej. Nie. Piotr naprawdę miał emocje projezusowe. On go kochał po światowemu. Kochał go po światowemu, dlatego chciał go
oszczędzić krzyża. Ile ludzie chcą oszczędzić rzeczy różnym ludziom. Na przykład rodzice chcą oszczędzić, dzieciak ćpa w domu, a rodzic chce mu oszczędzić ciężkich sytuacji. A ja tutaj mówiłam ostatnio, jak my się szkoliliśmy na terapeutów, to nam to w głowy to wbijano młotkiem. W ogóle. Jak uczyć rodziców, kiedy nastolatek ćpa? Wypędź go z domu, ale jest zimno. Nic się nie stanie. Ćpun to egoista. Samobójstwa wśród narkomanów są rzadkością. Rzadkością. Żeby tam się ćpun wychuśtał człowieku. Bardzo rzadkie sprawy. Alkoholik tak, nie ćpun. Ćpunowy tyłek zmarznie człowieku, rozumiesz, przyjdzie na kolanach pod dom. 98% przyjdzie na kolanach. Rozumiesz? W styczniu pod dom. I powie, mamusiu, tatusiu, wpuść do domku. Tak? Bo nie mam co jeść. I to wszystko. Ale rodzic nie, bo ja tak kocham swojego Jasia, swoją Krysię, ja tak kocham. Rozumiesz, o co chodzi? Że Krysia czy Jasiu podbiera pieniądze z portfela, żeby mieć na towar. Rozumiesz, o co chodzi? A matka, ojciec nie zwracają uwagi. Byle był w domu. Jak to byle był w domu? Jak to byle był w domu? Weź za mordę, wyrzuć w domu. Rozumiesz, diabła w domu trzymać. Ja go urodziłam. Przestań już, weź. Bez przesady. Co z tego, że urodziłaś? Co z tego, że urodziłaś? To diabła urodziłaś. Urodziłaś diabła, to postąp z nim jako chrześcijanka, jak należy z diabłem postąpić. Rozumiesz, rozumiesz? I to jest, wiesz, a to jest trudne, bo ta miłość światowa, ona mówi nie, 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 nie. A Jezus mówi, takie przykazanie daję wam, abyście się miłowali wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Takim, w taki sposób macie się miłować. Jak będziecie się miłować w inny sposób, to będzie to grzech. Będzie grzech. Będzie grzech. Będziecie robić krzywdę sobie nawzajem. Krzywdę. Krzywdę. Rozumiecie? Większej miłości nikt nie ma na tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jezus pokazuje, czym jest głębia miłości. W miłości, pod najgłębszym elementem miłości jest oddanie swojego życia. I to oddanie swojego życia, to nie chodzi o to, że masz się dać za kogoś zabić. Bo życie równa się na przykład dusza. Rozumiesz? W hebrajskim życie i dusza jest jednym słowem. To jest jedno słowo. Życie i dusza. Dlatego jest napisane, że w ogóle, że we krwi jest życie, we krwi jest dusza, to są wymienne w ogóle wszystko zwroty. Wkłady życie swoje. I w miłości w ogóle, często kiedy się przyglądasz, jak chcesz w ogóle zobaczyć, czy ktoś kocha ciebie, to w bardzo prosty sposób możesz go zdiagnozować. Czy on kładzie jakieś elementy życia, czyli duszy swoje za ciebie? Czy ci oddaje swój czas? Czy ci oddaje swoją uwagę? Te elementy życia jakieś, czy ci oddaje? Na końcu tam byle gówno oddaje jakieś, no to nie, to wiesz, tam. A czy życie oddaje? Jeśli oddajesz, to dobrze. To dobrze. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Przyjaźń z Bogiem, kończąc, oparta na posłuszeństwie Jego prawdą. Bliskość z Bogiem, oparta na posłuszeństwie Jego prawdą. Miłość do Boga, oparta na posłuszeństwie Jego prawdą. Rozumiecie? Jeśli byście nic więcej nie zapamiętali z tego dzisiejszego spotkania, to tego, to zapamiętajcie na pewno. Nie doszukujcie się w swoich emocjach. Emocje zostawiajcie dla ludzi. Inwestujcie emocje w ludzi, nie w Boga. Dobrze, mamy 20 minut i